Opel Insignia jest samochodem, który został wybrany samochodem roku 2009. Dla Opla zapewnił trzeci tytuł w historii. Samochód generalnie klasy średniej, wyższej ma aspirację wkroczyć w klasę premium, stricte skierowany dla osób, które cenią sobie pewność prowadzenia, prestiż, jakość wykonania, dla których samochód jest nie tylko narzędziem pracy, środkiem do przemieszczania się, ale także daje przyjemność z jazdy. Prowadząc ten samochód, kierowca czuje się niezwykle pewnie. Samochód przede wszystkim niezwykle dopracowany stylistycznie, niezwykle rzucający się w oczy. Prace nad ukształtowaniem nadwozia były również skierowane na to, aby osiągnąć jak najniższy współczynnik oporu powietrza. W samochodzie tym zastosowano bardzo zaawansowany napęd na 4 koła. Polepsza to wrażenia z jazdy i poprawia bezpieczeństwo. Warto wspomnieć o nowoczesnym systemie zawieszenia FlexRide, który posiada 3 tryby. Samochodem poruszamy się w trybie normalnym. Kierowca ma również możliwość ustawienia 2 dodatkowych trybów, albo tryb sportowy, który usztywnia zawieszenie. Drugi system, który kierowca może również uruchomić, jest to system Tour w trakcie właśnie pokonywania długich odcinków, głównie autostrady. Wtedy niezwykle samochód ma płynne zawieszenie. Mamy tutaj 9-stopniowy system adaptacji świateł w zależności od tego, z jaką prędkością się poruszamy, w jakim terenie, czy zabudowanym, czy niezabudowanym. System oświetlenia autostrady, doświetlania zakrętów, również podczas cofania samochodu, odpowiednie oświetlenie przestrzeni przed samochodem. Opel Eye, czyli oko Opla. Kamera ta ma za zadanie odczytywanie znaków drogowych, znaki ostrzegające o ograniczeniach prędkości, jak również o zakazach wyprzedzania. Informuje nas o niezamierzonej zmianie pasa bądź wyjechaniu na pobocze. Samochód wyposażony jest w 7 różnych jednostek napędowych, 4 jednostki benzynowe z mocą od 115 do 265 koni mechanicznych, jak również 3 jednostki wysokoprężne z mocą od 110 do 160 koni mechanicznych. Bardzo bogate wyposażenie jest w standardzie tego samochodu. Między innymi odnajdziemy kurtyny powietrzne, poduszki powietrzne boczne, czołowe. Oczywiście klimatyzacja w standardzie. Fajna deska rozdzielcza, wygodne te fotele, fajny układ tutaj kierownicy, elegancko wykończony. Piękny wozik, naprawdę cacko marzenie, piękne kształty opływowe. Ten auto jest po prostu znakomity, zobaczymy co powie konkurencja, ale jak na razie to dla tego samochodu nie ma konkurencji na rynku. Auto jest piękne, sylwetka bardzo sportowa, mimo że to jest sedan,
wrażenie wizualne, rewelacyjne. Silniki dość fajne, bo dość mocne silniki. Bardzo fajne autko. Warte przemyślenia przy zakupywaniu nowego samochodu, jak najbardziej.